lata cięć wieku jako proboszcz był wśród nas, pełniąc posługę duszpasterską. Żegnamy kapłana i dobrego człowieka, pogodnego, wesołego, potrafiącego rozmawiać z drugą osobą, niezwykle życzliwego, niosącego innym pomoc Kościół. Takim go zapamiętam. Kiedy objął naszą parafię, byłem świeżo upieczonym ministrantem. Ksiądz Gończyk oprócz służby przy ołtarzu organizował nam wolny czas. Jeździł z nami na wakacje, na wakacyjne obozy do Jaworzynki bądź Koniakowa, a w zimie podczas ferii zabierał nas na narty. Dzięki niemu do Zebrzydowic zalitał tenis ziemny. Mogliśmy w kolorowym telewizorze oglądać Mundial 74 roku. W latach 80., kiedy na czas studiów przeniosłem się do Krakowa, zapamiętałem go z wakacyjnych pielgrzymek na Jasną Górę, kiedy zawsze mogliśmy liczyć na jego kwatermistrzowskie, dziś by należało powiedzieć, logistyczne umiejętności i zaopatrzenie naszej grupy w potrzebny prowiant, o który przecież wtedy wcale nie było tak łatwo. Zawsze starał się być blisko spraw ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Z tej potrzeby podjął się budowę kościoła w Markowicach Górnych, co w konsekwencji doprowadziło do erygowania nowej parafii. Był, jakże trudno używać tego czasu przeszłego, dla mnie, ale także, jak myślę, dla wielu tu obecnych z mojego pokolenia, wychowawcą, przewodnikiem i w jakimś także sensie współpracownikiem. W roku ubiegłym dziękowaliśmy wraz z nim Panu Bogu za 50 lat jego posługi kapłańskiej. Cieszyliśmy się wraz z nim w jego parafii. Cieszyliśmy, że możemy ten obchodzić, że ten jubileusz możemy obchodzić właśnie razem z nim. Jakże serdecznie dziękowaliśmy wtedy świętej pamięci księdzu Gorczykowi za jego pracę duszpasterską. Wyraźnie wzruszony, zwracając się do parafianów, powiedział wtedy krótko, tak jak to miał w zwyczaju, tak trzymać, a w słowach tych z pozoru może mało istotnych dla kogoś z zewnątrz zawarte zostało wszystko, co istotne. Spotkaliśmy się, nie wiedziałem wtedy, że po raz ostatni, w środę przed Bożym Ciałem w poczekalni ośrodka zdrowia. Czekając na wizytę u lekarza, rozmawialiśmy. Były więc i wspomnienia, ale także sprawy bieżące, trasa procesji, ołtarze na Boże Ciało, gdzie będą, jak daleko jesteśmy z ich budowaniem. Wspomnieliśmy także, bo trudno było nie wspomnieć, księdza Jerzego Hermańca, który rok temu odszedł do domu ojca. Ksiądz Gorczyk pytał także o plany gminy, nowe inwestycje. Cieszyły go zmiany, które zaszły w otoczeniu kościoła. Nowy parking, droga, oświetlenie. Był ciekaw, jak zawsze, kiedy się spotykaliśmy, spraw, które się dzieją w Zebrzydowicach, a szerzej w naszej gminie. Interesowało go to, bo sam, jako dobry gospodarz, miał to we krwi. A zapytano o zdrowie, odpowiedział mi w swoim stylu i z uśmiechem. Jakby mi nic nie było i nic nie bolało, to byłoby już ze mną źle. Kilka dni później dowiedziałem się o jego śmierci. Dziś, kiedy zakończyła się jego ziemska wędrówka, żegnamy go i jeszcze raz po ludzku dziękujemy za wszystko dobro, które pozostawił po sobie tu w Zebrzydowicach. Był kapłanem zawsze bliskim zwykłych ludzkich spraw. Takim pozostanie w naszej pamięci i takiego zachowamy w naszej modlitwie za niego. Niech mu zebrzydowicka ziemia, której służył, lekką będzie. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Nauczycieli, uczniów i rodziców pragnę wyrazić wdzięczność księdzu Antoniemu za pomoc w trudnym procesie wychowania dzieci i młodzieży przez katechizację w salkach, w szkole, w kościele, za świadectwo odwagi i głębokiej wiary, gdy mimo niesprzyjających czasów nasi uczniowie mogli rozpocząć naukę w poświęconych klasach nowego obiektu szkolnego. Za przykład
niezwykłego oddania parafii, za siły do nieustannej pracy na chwałę Boga i dla dobra ludzi, za wyrozumiałość dla błędów, upadków i niedoskonałości. Dlatego o tych, co drodze do wieczności wyprzedzili, nie mów z rozpaczą odeszli, ale z wdzięcznością oni tu byli. Ja jako kapłan, który pracował z księdzem Antonim jeden rok i młodsi tutaj kapłani, możemy z całą świadomością powiedzieć i podkreślić: drogi Antoni, kapłanie, byłeś dla nas zawsze przykładem dobrego humoru. Mimo iż było cierpienie i była choroba cię trawiła, jednak zawsze dreptałeś powoli na mszę świętą. A kiedy raz nie przyszedłeś, bo się spóźniłeś, to powiedziałeś na swoje usprawiedliwienie: ach, tak bym się zapatrzył w ten telewizor. Fajny był program. Zawsze z żartem, ale to się zdarzało prawie nigdy. Dziękujemy ci za twój przykład, za to, co czyniłeś przez te ostatnie dni do końca, troszcząc się o kościół i parafię tutaj, modląc się, chodząc z różańcem po cmentarzu. Moi drodzy, i nadchodzi czas, kiedy trzeba podziękować wam wszystkim tutaj obecnym na tej uroczystości pogrzebowej. Przede wszystkim dziękujemy księdzu biskupowi Januszowi Zimniakowi za to, naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Salve! Salve Regina!